Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ja tu zaproponowałem sobie przyjechać wcześniej, ale dwa dni przed wyjazdem jeszcze przeczytałem raz program i na odwrocie właśnie słowa siostry Faustyny, gdzie 9 tysięcy odmówiła w ciągu 9 dni. Dopiero to do mnie dotarło, jakie to jest bardzo ważne. Mówienna i do kogo? Do Maryi. Przed tu u Niepokalanej. To dopiero do mnie dotarło. Wcześniej podjąłem decyzję, a dopiero dotarło dwa dni przed przyjazdem. No. Dla chcącego nic trudnego. O, i te właśnie słowa właśnie świętej siostry Faustyny. Dla chcącego nic trudnego. Po to też jest ta nowenna, żebyśmy się przestali zajmować sobą, żebyśmy zaczęli zajmować się Bogiem, bo wtedy Bóg ma naprawdę dostęp do naszych serc, do naszych spraw. On, który może o wiele więcej. Siedzimy przed Najświętszym Sakramentem. Jeszcze nigdy tak w takim długim ciągu nie siedziałam przed Najświętszym Sakramentem. To jest naprawdę bardzo wiele łask. Zawsze nowenna przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Niepokalanowie była w sposób taki uroczysty odprawiana. Maksymilian wielokrotnie mówi o nowennie, o tym, żeby Matce Boże przynosić różne duchowe dary. My natomiast, tak jak w tamtym roku, rozpoczęliśmy to według systemu, sposobu siostry Faustyny Kowalskiej. Chcemy to kontynuować. Tak jak siostra Faustyna mówi w dzienniczku pod numerem 1413, że już trzeci raz odprawia nowennę, która składa się z 1000 zdrowasiek dziennie. Dla nas to jest taki, każda zdrowaśka to jest jedna różyczka do wielkiego kosza, duchowego kosza, który chcemy złożyć Matce Bożej właśnie w tym czasie. Przede wszystkim to jest nowenna skierowana do tego, żeby też dziękować za przywilej, jakim Bóg obdarzył tą, którą wybrał na matkę swojego syna, Maryję. Chodzi mi tu o Niepokalane Poczęcie. W tamtym roku, jak przyjeżdżałem, to myślałem, czy ja dam radę? No przecież 1000 zdrowaś, Mario. No nie. Dziennie. Tak. A teraz się okazało, że to jest radość, to jest przyjemność, bym nawet tak powiedział. No. Jest też konkretna intencja, w której będzie odprawiana ta nowenna, o triumf Niepokalanego Serca Maryi w Polsce i na świecie. Tak, to jest intencja główna. Oczywiście tam są też dodatkowe intencje. O pokój w Polsce i na świecie, o jedność w Kościele, za ojczyznę, za rządzących, o pełną ochronę prawną ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, o nawrócenie wszystkich nieprzyjaciół Kościoła w intencji poleconych Niepokalanej. Każdy uczestnik nowenny może dołączyć swoje intencje, składając je w koszyczku przed ołtarzem. Tak, tak. Właśnie to, co mówiłem, żeby się nie zajmować sobą. Sprawy, osoby, które nosimy w sercu, oddajemy na ten czas Panu Bogu. Czyli te wszystkie sprawy można Matce Bożej oddać, tak? I tam jest koszyczek, gdzie można je zostawić. Jest, tak, od rana, od mszy świętej stoi cały czas. No ja mówię o sobie, już dzisiaj też. A dzisiaj miałam taki ciekawy przypadek też. Nie przypadek, bo nie ma. Też myślę, że Matka Boża mnie z takim, z Ukrainy Panem. Widać było, że troszeczkę uzależniony, ale tu chodził. I akurat do mnie cały czas musiałam z nim tam pójść, świecę szukać. No i jak przyszłam na adorację, to właśnie przyszło takie światło, że mam go tam wpisać. Bo tutaj chodził, szukał pomocy, taki widać było, przepracowany człowiek. No i wpisałam go Matce Bożej. Ja myślałam, że to wyczułam Matkę Bożą, że o to chodziło. Tajemnica trzecia, Boże Narodzenie. Panie Jezu, odpatrujemy się żłóbek. Ty leżysz w żłóbku, w sianie, pośród zwierząt. Maria wpatruje się w Ciebie i nie może uwierzyć, że na jej oczach
narodził się Bóg, że Bóg wziął ciało z jej dziewiczego łona. Jestem pierwszą, która adoruje Ciebie, która nigdy nie przestaje Ciebie adorować. Adorują Ciebie aniołowie w niebie, ale tak jak adoruje Ciebie Matka Najświętsza, nikt nigdy tak nie potrafi Ciebie adorować, ponieważ w tej adoracji jest ogromna miłość, ogromna wdzięczność za wszelkie dobro, wszelkie łaski, które Ty zsyłasz dla każdego z nas. Matko Najświętsza, pozwól nam tak adorować Pana Jezusa, Twojego Syna, jak Ty Go adorujesz. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. Skąd Panie przyjechały? Z Warszawy. Ale jeden dzień czy kilka dni? Nie, jeden dzień. Tylko jeden dzień. No przede wszystkim w intencję łączności z nowenną, jaka jest odprawiana. No i osobiście no, intencje też. Parafię, kapłanów naszych. O. Pan w całej nowennie uczestniczy? Nie, i tak przychodzę okazjonalnie. Ale jest pan mieszkańcem Teresina? Może nie Teresina, tylko granic. Ale po sąsiedzku Niepokalanów pan ma. No w zasięgu ręki. I warto tak się wspólnie modlić? No, dużo łatwiej jest jak samemu. Spotkałam brata Maksymiliana pod kaplicą świętego Maksymiliana. Brat tutaj każdego dnia ofiaruje swoje róże Matce Bożej? No też z obowiązku, ponieważ jestem zakrystianem, to muszę tutaj być. Ale nie cały czas, ponieważ my się zmieniamy. Kiedy oni mają blok modlitewny, wtedy ja mam wolne. Kiedy oni mają wolne, odpoczywają po dwugodzinnej modlitwie, wtedy ja przechodzę na prywatną adorację na godzinę, żeby Pan Jezus nie był sam. 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. Barbara, tak, że jesteś spóźniona, że jesteś dobrze, że jesteś. Co by to było, gdyby cię nie było, co by to było? Dobrze, że jesteś, dobrze, że jesteś, dobrze, że jesteś. Co by to było, gdyby cię nie było, co by to było? Życzymy, życzymy i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. Przez miłości i pokój w sercu Twoim gości. Niech nigdy nie braknie, niech nigdy nie braknie ludzkiej życzliwości. Niech nigdy nie braknie, niech nigdy nie braknie ludzkiej życzliwości. Panie Basiu, najlepsze życzenia od całego Radia Niepokalanów, bo ja reprezentuję Radio Niepokalanów. Bóg zapłać. I takie rzeczy piękne dzieją się w przerwie pomiędzy odmawianiem różańca. No tak. A pani skąd na nowennę przyjechała? A ja jestem stąd. I uczestniczy pani w nowennie. W nowennie, tak. Macie króciutką przerwę na herbatę, na mały posiłek i za chwilę znowu do Matki Bożej. Tak, także tutaj nawet te bloki modlitewne, właściwie człowiek nie odczuwa fizycznie, wręcz czeka tak na kolejny blok i jest to ogromna radość, że można tutaj modlić się wspólnie. Ciągle też i miejscowi, dojeżdżają też inni. Tutaj mieliśmy wczoraj, panowie byli z Włocławka przez jeden dzień, także też się gdzieś dowiedzieli, nie wiem, czy po prostu też ktoś tam drogą pantoflową dotarło do nich, ale byli, razem się z nami modlili. Tak, ta grupa się nam zmienia. Przybywają, ubywają. To jest tak, pani Malwino, jakby usiąść blisko słoneczka, tak wystawić się. Oczywiście teraz mamy jesień i już tęsknimy pewno za wiosną, ale to jest właśnie tak, jakby poczuć to ciepło tych promieni słonecznych, które nas tak ogrzewają. To życie staje się takie jakieś radosne, te problemy jakoś blakną, ta szarzyzna gdzieś odchodzi w zapomnienie i
właśnie to jest odkrywanie Boga, że On jest tu, blisko, na ołtarzu, w Najświętszym Sakramencie. Ten Bóg nie potrzebuje niczego więcej. Potrzebuje po prostu tutaj być z Nim razem. Ja tak chodzę wyrywkowo. A Pani miejscowa? Tak. W całej Nowannie Pani uczestniczy? Nie, nie. Wtedy, kiedy mogę, bo ja pracuję na zmiany i generalnie to o 13 z mamą. Mama mnie tu zmotywowała i tak chodzimy na 13. Zasada jest taka, że każdy uczestniczy na tyle, na ile może. Czyli nie ma takiego bezpośredniego obowiązku, że muszę być od początku do końca. Każdy uczestniczy tyle, ile może. Są osoby, które przyjeżdżają na dzień, na dwa. Można tutaj u nas wykupić sobie nocleg, czy też wyżywienie. 8 razy byłam i to jest to 9. Cały czas chodzę. A ja mam dopiero 79 lat. Dopiero, no co? Pani Wiesiu, Pani przyjechała tutaj na nowennę aż z Medjugorje, specjalnie na tę nowennę. Tak, bo w tym czasie przyjeżdżam na urlop do Polski, na Boże Narodzenie, ale miałam pragnienie w sercu zobaczyć tutaj centrum modlitwy o pokój. No i rozmawiałam z ojcem Mirosławem i właściwie zostałam na nowennę. I wiem, że to jest zaproszenie od Matki Bożej. W całej nowennie brała. Całej nowennie. Myślę, że ci, co dłużej zostają, to żeśmy się już taką wspólnotą zrobili. Opowiadamy sobie tutaj piękne świadectwa, mogę powiedzieć. Każdy coś przeżywa. No i tak czuję się, że jak te łaski od Matki Bożej, przez jej ręce, od Pana Jezusa, siedzimy przed Najświętszym Sakramentem. Jeszcze nigdy tak w takim długim ciągu nie siedziałam przed Najświętszym Sakramentem. To jest naprawdę bardzo wiele łask. Ja mówię osobiście, że tam są takie karteczki do wpisywania ludzi. Coraz więcej się coś przypomina w czasie adoracji, w czasie tej modlitwy. No i kartek już jest ode mnie, mówię, cała garść. I myślę, że to jest takie prowadzenie Matki Bożej. Kogo jeszcze tutaj przysłać? My akurat jesteśmy z środka Polski. Z piątku? Z piątku. Byłem z rok temu. Na autokarowej na 1000 róż w niedzielę. No i tu po prostu już od ponad roku przyjeżdżam na odczuwania nocne sobotnie, drugą sobotę miesiąca. No i się wtedy wie. Wtedy się wie, to prawda. Owocna jest taka modlitwa? Brak słów, bardzo. My jesteśmy akurat, dzisiaj przyjechaliśmy też właściwie tak troszkę na nowennę, zobaczyć jak tu brat, który jest od początku nowenny, czy daje radę, czy dotrwa do końca. Tu razem z żoną przyjechałem i też dzisiaj zostaniemy. No i też my zawsze w pierwsze soboty przyjeżdżamy miesiąca na modlitwę i dowiedzieliśmy się z tego. Tak. Słuchają Państwo, tak? Tak, słuchamy to ciebie. Tak, no. Stojąc w kuchni, słucham właśnie zawsze radio Niepokalaną. Gotujący. Fajnie. Więcej czasu nam nie pozwoliło, bo mamy dużą rodzinę, 5 dzieci i udało nam się dzisiaj akurat taki czas znaleźć, żeby tu przyjechać i chociaż jakiejś cząstce tej nowenny uczestniczyć. I polecaliby Państwo innym właśnie taką formę modlitwy wspólnotową? No na pewno taka właśnie forma modlitwy. Razem w wspólnocie na pewno modlitwa ma większą siłę, większe możliwości. Tak, dlatego i też z piątku to my chodzimy na pielgrzymki piesze do Częstochowy. Ja już byłem ponad 25 razy na pieszo. Najpierw ja ze swoim ojcem, teraz z dziećmi, z żoną chodziliśmy. I dzisiaj akurat tutaj też chociaż jakiś czas w modlitwie uczestniczyć przyjechaliśmy. Przyjechałam z Cychanowa. W tym roku jestem pierwszy raz. Tak się złożyło, że w październiku znajoma zapisała mnie do Związku Mszalnego tutaj w Niepokalanowie. No i już w listopadzie Maryja zaprosiła mnie na nocną pielgrzymkę z Miedniewic do Niepokalanowa i teraz w grudniu zaprosiła mnie na tą nowennę. Jest Pani z Ciechanowa, to znaczy, że na całą nowennę Pani przyjechała i tutaj w Niepokalanowie nocuje? Nocuję w Niepokalanowie, jestem od niedzieli do jutra. Czyli kilka dni wybrała sobie Pani. No 6 dni niecałe. Staramy się też, żeby w tych przerwach była zawsze kawa, herbata, czy też jakieś kanapki, żeby można się posilić. Oczywiście można sobie też obiad taki pełnowartościowy wykupić, pójść do domu rekolekcyjnego. Z Łowicza, także też dojeżdżam. Dowiedziałam się z plakatu, u nas w parafii wisiał plakat. Byłam przeszczęśliwa, nie mogłam na wszystkich dniach, bo dowiedziałam się
już miałam zaplanowane te dni, kiedy zaczęły się od 29, ale w te dni, które mogę, czyli dzisiaj jest trzeci dzień i jutro też na pewno będę, bo to po prostu nawet w te dni, kiedy nie byłam, dowiedziałam się przez stronę internetową, że można śledzić na żywo. I w te dni, kiedy nie mogłam być, więc mogłam przez internet też odmawiać i się modlić. I jednak serce ciągnie tutaj i ta radość, że można te róże Marii ofiarować i adorować Najświętszy Sakrament. Także się bardzo cieszę, że mam taką możliwość bycia. O, pani Ania przyjechała. Ania tutaj odpowiada, jest takim wolontariuszem za stół. Tak, tak. Pani Bożenka zakupuje, Ania coś tutaj pomaga. Tak, zapraszam na gorącą. Pani Aniu, za co pani jest tutaj odpowiedzialna? Za co ja? Za sprzątanie, za żywienie i za goszczenie wszystkich pielgrzymów w imieniu wszystkich braci i Maryi, która nas tutaj zaprasza. Czy sprawia to radość pani? Ogromną. Nigdy nie wiedziałam, że sprzątanie, gotowanie, koszty prasowania nie ma, ale to wszystko mi sprawia ogromną przyjemność. A tym bardziej, jak widzę uśmiech na buzi wszystkich, którzy tutaj przyjeżdżają. Ojciec Mirosław też powiedział, że pani jest odpowiedzialna za stół, tak? Także ci, którzy biorą udział w nowennie, jak przyjdą odpocząć, to dzięki pani mogą się czymś posilić. Znaczy nie dzięki mnie, ja tylko po prostu tutaj wydaje, podaje i szykuje i zmywam, a my jesteśmy goszczeni przez braci i przez Maryję, więc zapraszam wszystkich, bo tu jest naprawdę dużo jeszcze możliwości, dużo wolnych miejsc mamy przy stole. Czyli w różny sposób można posługiwać Matce Bożej, w różny absolutnie sposób można te róże jej darować. Tak, absolutnie, absolutnie tak. Pracą fizyczną i to, co Maryja daje przez moje ręce, jak najbardziej też można. Panie Teofilu, jak przystało na prawdziwego dżentelmena, pan nie żałuje róż Matce Bożej. Ależ oczywiście, że nie. Ciągle mało jeszcze jest. No. W tamtym roku, jak przyjeżdżałem, to myślałem, czy ja dam radę. No przecież 1000 zdrowaś Mario. No nie. Dziennie. Tak. A teraz się okazało, że to jest radość, to jest przyjemność, bym nawet tak powiedział. No. I też nowennę pompejańską, prawda, odmawiam, już przeszło rok czasu. Właśnie tak jakoś matka sprawiała, że czym człowiek bliżej jest Boga, czym więcej się modli, tym więcej jeszcze potrzebuje tej modlitwy. Większa radość z tej modlitwy jest. No. A proszę nam powiedzieć, panie Teofilu, skąd do nas pan przyjechał tutaj do Niepokalanowa? A ja jestem z Błonia. Codziennie pan dojeżdża, czy tak, sobie nastroje codziennie pan? Dojeżdżam, codziennie dojeżdżam, bo mam w domu żonę chorą, także muszę troszeczkę tam później przygotować śniadanko, obiadę, kolacyjkę i tego. Czyli pewnie też w jej imieniu trochę pan tutaj jest. Tak, ależ to jest główna moja, tak, intencja. Słyszałam, że pani też przygotowuje komplet róż dla Matki Bożej. Z Płocka przyjechałam z moją tu znajomą. I to pani przywiozła ze sobą koleżankę? Tak, 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 jesteśmy razem z Płocka. I też od początku, tak? Czyli tak, szykuje pani 9 tysięcy róż dla Matki Bożej. 9 tysięcy i właśnie te róże mnie tak bardzo zachęciły, że będę wkładała je do koszyka dla Matki Bożej. I główna intencja o triumf Niepokalanego w oczęcia Matki Najświętszej. Wiem, że to Maria mnie tutaj zaprosiła. Byłam tydzień wcześniej w Niepokalanowie. W moje ręce trafiła ta informacja o tych 9 dniach tej nowenny. I to już zrodziło się to pragnienie tydzień wcześniej. Później już nie planowałam. I stało się to tak w jednej chwili, że podjęłam decyzję. Jestem pewna, że to za przyczyną Maryi, Matki Bożej, ukochanej mojej mamuni, ale również świętego Maksymiliana, u którego w kaplicy mieliśmy mszę świętą, jak byliśmy z pielgrzymką, i ucałowanie relikwii było dla mnie taką wielką radością. I również wiem, że on tutaj swoim stawiennictwem sprawił, że jestem tutaj. Szczególnie właśnie może chciałbym zaprosić te osoby, które mają jakieś ogromne problemy. Różne, czy to problemy zdrowotne, coś się tak sypnęło, że tutaj już wszyscy załamują ręce i mówią, już się nic nie da, czy nie wiem, małżeńskie, rodzinne, no nie wiem, problemy z synem, z córką. Przyjedźcie państwo i oddajcie te swoje problemy Panu Bogu. Zaufajcie, że Bóg może więcej. To wszystko jest plan Matki Bożej. Bo po roku czasu choroby z Krakowa wróciłam pod koniec września i dziewczyny mówią, że jest wyjazd, pielgrzymka jest do Niepokalanowa. Czy ja pojadę? Ja mówię, bardzo chętnie i przyjechałam. Potem
tutaj przed tą nowenną, też propozycję koleżanka mi dała, ale po prostu przyjechałam z nogami chorymi, zupełnie chore nogi ma. Niech siostra sobie wyobrazi, ja odstąpiłam swój wyjazd, kto inny za mnie pojechał, na tydzień przed tą nowenną. No i akuratnie tak się tego, że jest, mówią, że jest nowenna, że jest nowenna. Ja mówię do tej swojej znajomej, ona jest cudowna, to jest anioł, nie człowiek. Ja mówię, słuchaj, ty odwiozłaś męża, a do tego sanatorium, jesteś wolna, ja jestem wolna. Ja mogę nie doczekać przyszłego roku, a ty nie będziesz miała takiej szansy, że będziesz sama. Ona od razu w internet zamówiła miejsca. Nogi już przestały mnie. No miałam straszliwe zakwasy. Ale teraz jest jako tako. To jest plan Matki Bożej, bo odmówiłam ten wyjazd. I tak przyszło, że jestem. To taka jest po prostu przygotowanie do śmierci, powiedziałam. Ojcze Mirosławie, jakby ojciec tak miał porównać, ja wiem, że nie ilość się liczy, tylko jakość tej modlitwy się liczy, no ale liczby zawsze dużo nam mówią. Czy wiele osób bierze udział w tej nowennie? Czy ojciec jest zadowolony? Jeśli chodzi o liczby, to mniej więcej około 20 osób średnio. Mhm. Najwięcej było w niedzielę, bo była tutaj grupa z piątku. Tu jest pan, który na całe 9 dni przyjechał też. Także tam w niedzielę było pewno ponad 100 osób. Myślę, że to jest czas takiego wielkiego wyciszenia. To jest oczywiście trud, bo jest też zmęczenie, trzeba jednak te 2 godziny wysiedzieć w ławce, ale to się przekłada na jakąś taką wolność wewnętrzną, takiego jakby wchodzi się w inną perspektywę czasu, czasoprzestrzeni, jakąś taką duchową przestrzeń bliskości Boga. Oczywiście w tamtym roku trochę więcej było czasu na przygotowanie, reklamę, dlatego w tamtym roku troszeczkę było więcej osób, ale patrząc po tamtym roku i w tym roku, ja uważam, że jest ogromny sens, ponieważ nawet taka mała grupka tych, nie wiem, 10, 15, 20 osób naprawdę sprowadza wiele łask na ziemię. Widzę, że ci ludzie, którzy przychodzą tutaj, to nie wiedzą, po co przychodzą, i ja podziwiam ludzi, którzy przyjechali, na przykład jest pan z piątku, który tutaj jest od początku. No podziwiam. Te przerwy krótkie, które oni mają, godzinne przerwy tylko i cały czas na modlitwie. No ja mam troszeczkę dłuższe przerwy, ale widzę, że ci ludzie potrzebują czegoś i oni też się modlą za innych. No to się wyczuwa. Piękne jest to też, że bardzo dużo osób łączy się przez internet i dzięki tej transmisji, też we współpracy z telewizją EWTN Polska, którzy udostępniają swój sprzęt i możemy korzystać, żeby transmitować na drogą internetową, jest nieraz ponad 100, dzisiaj rano było chyba 150 osób. Wiem, że był dzień, że ponad 200 osób się z nami łączyło właśnie przez te łącza, i to jest piękne, że w sumie to nie jest nas właśnie ta garstka, bo ktoś powie, no te 20 osób, no to nie jest tak dużo, tak? Ale jak się przełoży na te ilości właśnie ludzi, którzy się łączą, a przecież łączą się nie tylko z Polski, to jest z zagranicy. Coś pięknego. Myślę, że będę zachęcać więcej osób tam w Medjugorju, bo to jest dopiero drugi rok, tak jak wiem. Ale naprawdę, ludzie przyjeżdżają na jeden dzień, chociażby na parę godzin, chociaż na jeden blok modlitewny, ale to jest takie piękne. Do Niepokalanowa państwo lubią przyjeżdżać? Czujecie tu ducha Maksymiliana? Tak, to właściwie tak, może tak od niedawna zaczęliśmy przyjeżdżać, od tych właśnie zaczęło się od zawierzeń właśnie w tamtym roku. Tak po prostu tak czujemy, tak, i zostaliśmy, jak się zaczęło tej pierwszej soboty właśnie miesiąca. Ciągnie. Innym polecałaby pani przyjazd na przykład w przyszłym roku na taką nowennę? Tak, oczywiście. Bardzo dużo łask wlało się na nas w tym czasie. Bardzo dużo miłości. Bardzo zżyliśmy się przez ten czas ze sobą. Stworzyliśmy wspaniałą wspólnotę. Dzielimy się naszymi skarbami ze sobą nawzajem. No i
w jaki sposób na pewno też ubogacamy swoją obecnością to miejsce. To jest przede wszystkim taki nasz dar Matce Bożej, bo tak jest założenie, że każde zdrowaś Maryjo to jest jedna róża. Także szykujemy taki wielki bukiet na jej święto. Także jeśli ktoś, pani Wiesia, to będzie miała pewno 9 tysięcy. Tutaj kolega też 9 tysięcy róż. To już samochodem trzeba przywieźć. Ja niestety mam trochę mniej niż nie dałem rady być we wszystkich. I pani też ma też 9 tysięcy? Szykuje się? Tak. Tamten pan też jest. Pan, tak. I wiecie, co jest najpiękniejsze? Że te róże nie więdną. Nie, no to jest taka wielka radość, tak, każdy zdrowaś Maryjo, to jest dla mnie taka wielka radość, czuję ogromną radość w swoim sercu, martwię się, że już się kończy ten czas, na pewno powrócę, jeśli Bóg da. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Państwo, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. O Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zaprowadź nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekamy, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Wieść radości.